Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana koordynatora sportu. Odpowiadam na pana pytanie. Czy w tym semestrze świeżynkom starczy motywacji do przyszłego roku? Czy w tym semestrze świeżynkom starczy motywacji do przyszłego roku? Czy w tym semestrze świeżynkom starczy motywacji do przyszłego roku? Czy starczy motywacji? Tak, powinno starczyć jak najbardziej. To jest bardzo dobre karty. Natomiast po kolei, co jest na tak? Karta Widzielca. Karta Widzielca mówi o zmianie perspektywy. O tym, że być może teraz mają dużo energii, za chwilę może przestaną, no ale mimo wszystko, finalnie ich perspektywa o 180 stopni się obróci, tak? Nawet jeżeli teraz jest dobrze, potem będzie źle, to potem znowu będzie dobrze. A jeżeli jest teraz na przykład źle, no to za chwilę będzie dobrze. W każdym razie i tak zmieni się o 180 stopni na lepsze perspektywa tych świeżynek. I też karta Wisielca mówi o tym, że zmieni się jakby patrzenie zarówno ich, jak i pana na te nowe osoby dzięki właśnie nim. Tak, także tutaj bardzo dobra karta. Co jest na nie rycerz kielichów? Rycerz kielichów generalnie mówi o powrotach do przeszłości, do spraw, które by się wydawało, że już nie istnieją, są za nami, tak, są zamknięte. Natomiast to jest w pozytywie, natomiast w negatywie, tak jak tutaj, co jest na niepaść kielichów, jakby nie będzie czegoś takiego, jak było na przykład w poprzednich latach, czy też kiedyś tam w przeszłości, nie będzie czegoś takiego, na pewno nie. Takich sytuacji, że mają najpierw chęci, no a później jednak gdzieś tam powoli odchodzą. Nie, czegoś takiego nie będzie, bo paść kielichów w negatywie właśnie to oznacza, przepraszam, rycerz kielichów w negatywie właśnie to oznacza, że nie będzie sytuacji, które miały miejsce w przeszłości i bardzo dobrze, no również. No i karta rada, paść kielichów. No właśnie, generalnie paść kielichów mówi najczęściej o tym, że czujemy też się tacy słabi, trochę tacy, że nie damy rady, że nie podołamy, że może gdzieś tam za trudne to są aspekty jak dla nas, tak? No i właśnie, tutaj jakby podstawową kwestią jest to, ażeby te osoby nie utwierdzać, ażeby tych osób nie utwierdzać w tym przekonaniu. No jestem pewna, że pan nie chciał tego zrobić i nie chce pan tego robić oczywiście, ale tylko taka rada, tak? Żeby ich po prostu nie, w tym nie utwierdzać, a wręcz odwrotnie, żeby podnosić na duchu, tak, i gdzieś tam dopingować, motywować w jakiś sposób, bo one tego potrzebują, bo czują się trochę nieswojo, czują się trochę tak, takie zagubione, tak, i właśnie z tego względu, a mają duży zapał i nie chcą wcale odchodzić i jakby tutaj będzie zmiana perspektywy, pan sobie wówczas zda sprawę za jakiś czas, że wow, że rzeczywiście od początku, przepraszam, do końca działają i jest super, tak, tylko no tutaj należałoby troszeczkę zmienić, troszeczkę podbudować je na duchu, tak, bo one tego potrzebują, tak jak powiedziałam, są takie niepewne, nieswojo trochę się czują, tak jakby po prostu czuły, że nie są tego warte, tak, ale dołożyłam sobie jeszcze trzy karty, są rewelacyjne, ósemka buław, as denarów i as kielichów, ślicznie dwa asy, dwa nowe początki, naprawdę świetne karty. Ósemka buław mówi o takim szybkim, dynamicznym biegu zdarzeń, o takich wydarzeniach, które jakby wpływają bardzo szybko również na nasze życie, realizują się tak chaotycznie, nawet powiedziałabym, tak, to jest taki temperament, dynamika, ogień, tak, bo to buławy, to ogień. Ósemka buław mówi też o kontaktach online, o spotkaniach online, natomiast również o takich szybkich spotkaniach jakby na żywo, jak najbardziej. No a as denarów i as kielichów to są dwa piękne początki, tak, as denarów mówi o ogromnej szansie do wykorzystania, o potencjale, jaki też mamy w tych świeżynkach, tak, o potencjale takim naprawdę do wykorzystania, tylko należy im wskazać drogę po prostu, tak, bo jeszcze nie do końca wiedzą. A as kielichów również mówi o nowym początku, o szansach, o zwycięstwie, o sukcesie, o takiej pięknej, przejrzystej, czystej energii, tak? Ta energetyka jest rewelacyjna, as denarów i as kielichów. Naprawdę mówi o tym, że wiele potencjału drzemie w tych nowych osobach, ale
należy po prostu im pomóc w tym, bo w odnalezieniu siebie, tak, i swojej wartości, bo one tego nie widzą, a naprawdę warto, żeby im w tym pomóc, bo będą bardzo wartościowymi no, partnerami, że tak powiem, zawodowymi, tak, gdzieś tam. Także jak najbardziej tak, będzie, nie zabraknie im motywacji, ale to właśnie, jeżeli Pan po prostu im pomoże i wskaże im drogę. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, powodzenia, dużo sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Thank you.